Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie jeszcze jeden film z AFK 2 Journey. Swoją drogą ciekawy przypadek, że nagrywam film z AFK 2 Journey właśnie, a dosłownie dzień później, jeden dzień później twórcy ogłaszają wstępną rejestrację. No bardzo ciekawy zbieg okoliczności. Generalnie, tak jak przed chwilą powiedziałem i tak jak jest w tytule tego filmu, jest dostępna już wstępna rejestracja. Na Google, na App Store bez problemu można się już rejestrować, co oznacza, że premiera odbędzie się bardzo, bardzo niedługo. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli można się do gry wstępnie zarejestrować, to premiera tej gry odbędzie się w przeciągu 3 miesięcy. Twórcy uruchomili wstępną rejestrację 10 stycznia, więc w teorii, powtarzam raz jeszcze w teorii, gra powinna wystartować maksymalnie 10 kwietnia, bo będą to właśnie wtedy równe 3 miesiące. Oczywiście to należy traktować tak naprawdę z pewnym dystansem, bo ja doskonale już sobie zdaję z tego sprawę, że to nie zawsze jest prawda. Niby w teorii ma się 3 miesiące na odpalenie gry, po odpaleniu wstępnej rejestracji, ale znam osobiście gry, które siedzą we wstępnej rejestracji już na przykład od roku i nic nie zanosi się na to, żeby zostały uruchomione. W każdym razie, jeżeli wejdziecie sobie na App Store'a, to zobaczycie, że taka, powiedzmy, że wstępna data odpalenia globalnego gry to 27 marzec tego roku oczywiście, więc nawet za niecałe 3 miesiące. Ta data jest taka wstępna, tak jak mówię, gra może zostać odpalona równie dobrze albo w lutym, albo dopiero w kwietniu, ale wstępna data premiery to 27 marca tego roku. Jeżeli wstępnie się zarejestrujecie, to otrzymacie różne nagrody, bonusy. Przede wszystkim dostaniemy Lykę, co jest bardzo fajne, bo Lyka to bardzo dobra postać w AFK 2. Następnie 10 samonów oraz 1000 diamentów, a dodatkowo jeszcze ubranko dla naszej postaci. Więc całkiem fajne nagrody. Właśnie tak jak mówię, Lyka to jest dobra postać, więc myślę, że to jest dobry wybór, że właśnie Lykę rozdają. 10 samonów, 1000 diamentów to są całkiem takie w miarę hojne nagrody, można powiedzieć, i będzie można odebrać je maksymalnie 60 dni po open becie, po otwartej becie. Co oznacza oczywiście w praktyce tyle, że jeżeli gra zostanie uruchomiona globalnie, no to otwarta beta się wtedy zakończy i przez 2 miesiące będzie można odebrać te nagrody. Więc warto się zalogować i sobie je odebrać, bo jak coś dają za darmo, to dlaczego tego nie brać? Także tak jak mówię, tak jak zapowiadałem, globalna premiera odbędzie się na pewno w tym roku, w 2024. No i okazuje się, że będzie to jednak całkiem szybko, bo maksymalnie kwiecień. Myślę, że gra zostanie uruchomiona. Na pewno gra będzie przeze mnie nagrywana, na pewno będzie streamowana. No bo tak jak mówię, nagrywam AFK zwykłą jedynkę już od prawie 5 lat, więc to by było wręcz dziwne, gdybym nie poświęcił chociaż chwilki czasu dla AFK 2. Ja oczywiście bardziej się grą zainteresuję, żeby na premierę potencjalnie dać wam jakieś rady czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy będę nagrywał teraz wiele filmów z tej bety. Coś tam na pewno ponagrywam, ale to zmienia postać rzeczy. Bardziej chciałbym po prostu się przygotować, intensywnie na tym serwerze testowym pograć, przetestować postacie, przetestować jakieś tam różne rozwiązania, mechaniki, tryby rozgrywki i tak dalej, PvP. No i po prostu jak odpalę stream, bo na pewno w momencie wypuszczenia już globalnej wersji, załóżmy, że będzie to 27 marca, to 27 marca od razu oczywiście odpalam streama z tej gry takiego premierowego, o to możecie być spokojni. Także ja wam życzę oczywiście miłego dnia, jeżeli macie ochotę, to możecie skomentować, co sądzicie o tak szybkiej premierze, czy nie możecie się doczekać, czy nie możecie się jednak do tego AFK 2 przekonać, jak to wygląda u was. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.